10 najpiękniejszych wież ciśnień w Polsce. Numer 10. Wieża ciśnień w Nysie i Egzekwo w Płocku. Wieża to betonowy obiekt o wysokości 33 metrów. Została zbudowana i uruchomiona w 1917, a jej inwestorem było miasto. Obiekt wybudowano obok Fortu Prusy, obecna ulica Kościuszki, jako wieżę wodną. Jednak od początku również pełnił rolę wieży widokowej. Wstęp był płatny. W 1925 roku w dolnej części urządzono salę ku czci poległych, w której znajdowały się tablice z nazwiskami niemal 800 poległych podczas I wojny światowej mieszkańców Nysy. Obecnie wieża jest opuszczona, zaniedbana, a wręcz zdewastowana. Ale wciąż można wejść na górę i podziwiać widoki, m.in. Sudetów i Jeziora Nyskiego. Wieża ciśnień została wybudowana w latach 1892-1894 przy ówczesnej ulicy Warszawskiej, teraz Plac Dąbrowskiego. Czteropiętrowa ośmioboczna wieża z czerwonej cegły stanowiła element miejskiej sieci wodociągowej. Jej zbiornik miał pojemność 7000 wiader. Długo była jedną z najwyższych budowli w Płocku. W okresie międzywojennym w wieży znajdowały się mieszkania, a po wojnie warsztat naprawczy i archiwum wodociągów. Dwukrotnie w czasie wojen była uszkodzona, ale dzięki solidnej konstrukcji przetrwała bombardowania. Wieża ciśnień jest najdalej na wschód wysuniętym zabytkowym budynkiem Starego Miasta. Numer 9. Wieża ciśnień w Dzierżoniowie. Zabytkowa wieża ciśnień w Dzierżoniowie znajduje się tuż przy murach miejskich w obrębie Parku Miejskiego. Jest bardzo wysoka, wręcz monumentalna, zbudowana z czerwonej cegły na solidnym fundamencie. Obecnie wieża jest nieczynna. Co ciekawe, u jej nasady jest brama, przez którą można by przejść na przeciwległą stronę wieży. Można by było, gdyby bramy nie były zakratowane. Szkoda, że obecnie jej widok nieco psują ustawione na jej szczycie maszty telekomunikacyjne. Jednak zabytek jest perełką tzw. architektury przemysłowej. Wieżę w Dzierżoniowie można podziwiać spacerując po plantach wzdłuż murów obronnych. Numer 8. Wieża ciśnień w Gliwicach. Przy dzisiejszej ulicy Króla Jana III Sobieskiego stoi całkiem ciekawa, wybudowana na rzucie koła w stylu neogotyckim dawna wieża ciśnień, dziś niestety nieużytkowana. Budowla jest nieotynkowana, wybudowana z cegły pełnej, o murach zwężających się ku górze, o wysokości blisko 50 metrów, a średnicy większej niż 26 metrów. Wewnętrzny zbiornik będący dziełem inżyniera Otto Itzniego wykonany został z blach stalowych łączonych za pomocą nitów. Jego pojemność wynosi 3000 metrów sześciennych. Oparto go na kamiennym tzw. pierścieniu, tworzącym jednolitą ścianę ze strzelistymi otworami zwieńczonymi ostrymi łukami. Jeszcze do chwili obecnej zachowały się schody kręte, prowadzące na drugą kondygnację budowli. Całość elewacji zwieńczona jest attyką arkadową z blankami. Wejście główne wybudowano w stylu neogotyckiego portalu i ozdobione je niewielką rozetą nad wejściem z blankami. Niewątpliwie ozdobą wieży są potrójne, wysokie, masferkowe okna. Numer 7. Wieża w Kościanie. W Kościanie, niedaleko Poznania, stoi zabytkowa wieża ciśnień z 1908 roku, wybudowana jako uwieńczenie centralnego systemu wodociągowego miasta z czerwonej cegły klinkierowej. Wieża liczy 40 metrów wysokości. Ostatnimi czasy została odrestaurowana i udostępniona dla turystów. Co ciekawe, powstała tutaj również ścianka wspinaczkowa i obserwatorium astronomiczne. Numer 6. Wieża ciśnień w Giżycku. Wieża ciśnień w Giżycku z 1900 roku, zwaną wodną wieżą, zaopatrywała miasto w bieżącą wodę aż do roku 1997. Wieża stoi na wzgórzu przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Wodociągowej. Zbudowana jest z czerwonej cegły w stylu neogotyckim z ciekawymi sklepieniami zewnętrznymi wokół korony. Ponad wejściem widoczne są herby mazurski i herb miasta. Cała wieża w Giżycku ma wysokość 25 metrów, szerokość u podstawu 7,2 metra, a korony ponad 9. Wejście na górę odbywa się po wewnętrznych krętych schodach. Obecnie wieża jest własnością lokalnego przedsiębiorcy. Po modernizacji wnętrza, dobudowaniu kopuły, powiększeniu platformy widokowej z lunetami i dodatkowych 3 pięter, wieża górnego stała się niepowtarzalną atrakcją turystyczną Giżycka, udostępnioną dla turystów. Działa tu również kawiarnia.
pokonując 129 stopni schodów lub wjeżdżając windą, można znaleźć się na najwyższej kondygnacji wieży na wysokości 162 metrów nad poziomem morza, skąd przez lunety można podziwiać panoramy miasta, okoliczne wioski, lasy i jeziora, czyli mazurskie krajobrazy. We wnętrzu wieży mieści się lokalne muzeum obrazujące życie dawnych mieszkańców ulic. Numer 5. Wieża Ciśnień w Śremie. Wieża Ciśnień w Śremie koło Poznania to piękny, zadbany zabytek z początku XX wieku. Wieża powstała w 1908 roku z czerwonej cegły klinkierowej i ma wysokość 44 metrów. Wyglądem przypomina gotycką basztę obronną. To jedna z najpiękniejszych wież ciśnień nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Wieże wodne były nieodzownym elementem w systemie wodociągowym miast w minionych wiekach. Pełniły one dwie funkcje. Pozwalały na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz gromadziły zapas wody, na przykład aby nie było konieczności ciągłego tłoczenia jej do sieci wodociągowej. Numer 4. Wieża Ciśnień w Gołdapi. Zabytkowa wieża Ciśnień w Gołdapi pochodzi z 1905 roku i znajduje się na ulicy Suwalskiej. Niegdyś stanowiła element miejskiej sieci wodociągowej. Zbudowana jest na planie koła z cegły ceramicznej. Ma 46,5 metra wysokości. Mieszczący się w niej zbiornik mieścił 250 metrów sześciennych wody. Po II wojnie światowej wieża została praktycznie niezniszczona. W 2008 roku właściciel wieży rozpoczął jej przebudowę. Na wieży powstały dwa tarasy widokowe na panoramy miasta i okolic. Wieża jest udostępniona dla turystów. W wieży jest także kawiarenka oraz sklepik z pamiątkami. Numer 3. Wieża w Ełku. Zabytkowa wieża Ciśnień w Ełku pochodzi z 1895 roku i znajduje się u zbiegu ulic 11 listopada i Kajki. Jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów na Mazurach. Wieża Ciśnień była użytkowana do lat 70. XX wieku. Od 1994 roku mieści tu siedziba Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Mazury w Ełku, które jest jej właścicielem. W wieży w Ełku mieści się też Muzeum Kropli Wody, gdzie za dobrowolną opłatę wrzucaną do skarbonki można oglądać historyczne fotografie Ełku oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Na jednej z kondygnacji zgromadzono niemieckie księgozbiory. Dodatkowo wieża wodna to najwyższy budynek w Ełku i przy okazji doskonały punkt widokowy. Numer 2. Wieża Ciśnień w Bydgoszczy. Wieża Ciśnień znajduje się przy ulicy Filareckiej. Można tu obejrzeć m.in. drewniane rury wodociągowe, żetony na wodę, elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet, archiwalne zdjęcia i dokumenty. Dużą atrakcją jest taras widokowy na szczycie wieży. Można stąd oglądać panoramę Bydgoszczy także za pomocą lunet. W muzeum znajdują się też multimedialne infokioski, gdzie prezentowane są filmy przedstawiające historię wody, sposoby jej pozyskiwania i wykorzystywania od czasów starożytnych po współczesność, historię bydgoskich wodociągów oraz animacje. Budynek wieży Ciśnień został oddany do użytku w 1900 roku. Ma 45 metrów wysokości i jest utrzymana w stylu neogotyckim z elementami stylistyki neobarokowej. Wyróżnia się nieco przysadzistą i cylindryczną bryłę pokrytą stożkowym dachem z latarnią. Umiejscowiono ją w bardzo atrakcyjnej części miasta, na wzgórzu, które przylegało do Starego Miasta. Od samego początku pełniła też funkcję tarasu widokowego. Niestety po II wojnie światowej został zamknięty, a do użytku oddano go dopiero niedawno. Numer 1. Wieża Ciśnień we Wrocławiu. Przez swój baśniowy wygląd należy z pewnością do najpiękniejszych zabytków we Wrocławiu, które warto zobaczyć odwiedzając to miasto. Wieża Ciśnień, która wygląda jak średniowieczny zamek z cegły, stoi na skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i Sudeckiej. Została zbudowana w latach 1903-1904 według projektu Karla Klimma. Ozdobiły ją płaskorzeźby z piaskowca i fontanna z postacią Trytona. Budynek wieńczą dwie wieżyczki, z których jedna mieści szyb windy, w drugiej zaś znajdowała się platforma widokowa. Przez 80 lat wieża wyrównywała ciśnienie w wodociągu południowych dzielnic Wrocławia. Pojemność jej zbiornika wynosiła 1800 metrów sześciennych. Zabytek przetrwał II wojnę światową niemal w idealnym stanie, a kiedy przestał podnosić ciśnienie wody, stał się miejscem nieformalnych koncertów i spotkań. Po wielu perypetiach wieżę kupiła w 1995 roku firma Stefan Electronic Investment, należąca do Niemca Helmuta Stefana.
Po trwającym niemal 10 lat remoncie w wieży zaczęły działać bistro, cukiernia i dwie bardzo eleganckie restauracje. Latem można spróbować pyszności z grilla na tarasie. Najważniejszy jest jednak widok z okien i atmosfera dawnych, dobrych czasów. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego, cześć!